Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w plociuchu naszej luźnej wieczornej serii vlogów, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania. A dzisiaj dodatkowo będę Wam chciał troszeczkę otworzyć umysły na głupoty systemu podatkowego. Przygotowałem własnoręcznie zestawienie 10 najgłupszych podatków. Są to podatki, które obowiązywały historycznie lub które obowiązują teraz. Są to podatki, które kiedyś lub teraz obowiązywały w różnych miejscach świata lub są to podatki, które kiedyś lub teraz obowiązywały w Polsce. I teraz chciałbym Was poprosić o taką małą zabawę. Ponumerowałem sobie te podatki od 1 do 10. Nie jest to tak, że pierwszy jest najbardziej głupi moim zdaniem, a 10 najmniej lub odwrotnie. To jest losowa kolejność. Natomiast chciałbym Was zaprosić do zgadnięcia, które z tych podatków obowiązują lub obowiązywały w Polsce, a najlepiej, żebyście powiedzieli, które obowiązują teraz. Od razu mówię, że pozmieniałem nazwy tychże właśnie podatków, żeby rozwiązanie zadania nie było zbyt łatwe i żeby po prostu nie wystarczyło wygooglać nazwy i proszę bardzo, wyskoczę Wam w Wikipedii, gdzie obecnie taki podatek obowiązuje. Kochani, pierwszy podatek, który wydaje mi się wyjątkowo niemądry, to podatek od okien. Polega on dosłownie tak, jak nazwa wskazuje, na opodatkowaniu okien. Im masz więcej okien w swoim mieszkaniu lub w swoim domu, tym płacisz większy podatek. Podatek od okien charakteryzuje lub charakteryzował się tym, że płaci się od ilości okien, a nie od powierzchni tychże okien. W związku z tym zachęca tenże właśnie podatek do z jednej strony budowania takich bunkrów, w których to nie ma światła i ewentualnie trzeba korzystać z oświetlenia sztucznego, na przykład marnując prąd, świece lub inne tego typu rozwiązania, bo nie ma żadnych okien. Wiadomo również, że brak światła słonecznego dla człowieka na dłuższą metę jest niezdrowy, no chociażby dlatego, że światło słoneczne poprzez kontakt ze skórą stymuluje wytwarzanie bodajże witaminy D w organizmie, której brak powoduje trwałe, niekorzystne skutki dla organizmu, w związku z tym słońce jest potrzebne, no a jeżeli ktoś pracuje w pomieszczeniu, to niech przynajmniej ma te słońce z okna, nie mówiąc już do tego, że człowiek pracujący w ciemnym pomieszczeniu, w którym jest wyłącznie oświetlenie sztuczne lub też pracujący lub bawiący się, relaksujący lub cokolwiek, to źle się czuje, prawda? To źle wpływa na psychikę, na przykład w bunkrach bardzo często robione są tak zwane niby okna, czyli wiesza się jakiś obrazek jakiegoś widoku, a ramę stylizuje się na okno, żeby przynajmniej człowiekowi się tak wydawało, że tam jest jakieś okno i że ono na jakiś piękny widok jest rozłożone. A tutaj proszę bardzo, masz okno, płacisz podatek. Nie stać cię, to zamuruj sobie okno. Co gorsza, ponieważ jak powiedziałem na wstępie, podatek od okien płacony jest od liczby, a nie wielkości okien, no to tutaj oczywiście nie opłaca się mieć okien małych, a contrario, opłaca się mieć okna duże. I w ten sposób są preferowani bogacze. Dlaczego? No bo siłą rzeczy ciężko jest wstawić jedno duże okno do wielu małych pomieszczeń, prawda? Raczej duże okna w dużych pomieszczeniach, małe okna w małych pomieszczeniach. W związku z tym ludzie, którzy mają małe mieszkanka lub małe domy, płacą nieproporcjonalnie większe podatki do wielkości swoich mieszkań lubże domów. No bo bogacz, który ma na przykład pokoje po 50 metrów, wstawi sobie tam jedno duże okno, no i co bogatemu zabroni, prawda? No co najwyżej, jak się stłucze, to będzie duża tafla szkła. A mały, biedny człowiek, który ma dużo małych okienek, musi zapłacić wyższy podatek. Kolejny głupi, moim zdaniem, podatek, wyjątkowo, który w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili w Europie, może wydawać się wyjątkowo szokujący, to podatek od posiadania dzieci. W zależności od wersji tego podatku, trzeba płacić
płacić daninę publiczną już od pierwszego dziecka, jeżeli się posiada, ewentualnie drugiego, trzeciego, czwartego. Czyli taka trochę odwrotność 500+, prawda? W systemie 500+ dostajesz na 500, na pierwsze dziecko, jeżeli w określonych przypadkach, jeżeli tam masz... jesteś biedny lub co innego się dzieje, to stajesz na pierwsze dziecko 500 zł, a jak nie, to na drugie, trzecie, czwarte i piąte. A tutaj odwrotnie. Musisz ty zapłacić państwu za to, że posiadasz dziecko. No, no oczywiście skutek jest odwrotny do takiego zamierzonego skutku 500+, czyli ludzie przestają chcieć mieć dzieci, ponieważ no, muszą za nie zapłacić. Nie każdego stać. Powody tak wprowadzenia takiego podatku są różne. W niektórych przypadkach władza na przykład wymyśla sobie, że bardziej nam się opłaca, żeby tylko bogaci ludzie mieli dzieci, a żeby biedni w ogóle nie mieli dzieci. W związku z tym zrobimy podatek i to jeszcze kwotowy od posiadania dziecka, no to biednych nie będzie stać na posiadanie dzieci, to dzieci nie będą mieli. W innych przypadkach władza w ogóle stwierdza, że jest nas za dużo, zmniejszymy sobie populację naszego kraju, może na przykład potem wprowadzimy jakichś migrantów na tych ludzi, których nie będzie, no to wprowadzamy podatek od posiadania dziecka. Natomiast pomijając takie błędy, powiedziałbym, natury logicznej i etycznej, że no jak można zabraniać biednym ludziom posiadać dziecka, bo co, no to witamy w szkole słynnego akwarerysty i jakaś, kurczę, kolejna wersja eugeniki, prawda? No to pomijając to wszystko, takie rzeczy sprawiają, że część dzieci będzie po prostu nielegalnych. Ludzie od zawsze, odkąd tylko wprowadzono takie pojęcie jak podatek, ludzie uczyli się go obchodzić na wszelkie możliwe strony i próbowali na przykład jeśli mamy podatek dochodowy, to ludzie próbują ukryć dochód. No, w tym momencie, skoro mamy podatek od posiadania dziecka, no to ludzie próbują ukryć fakt posiadania dziecka i to powoduje, że pojawiają się dzieci quasi nielegalne. Dzieci, które do osiągnięcia przynajmniej dorosłości są po prostu ukrywane. Nie mogą mieć normalnego dzieciństwa, nie mogą chodzić do szkoły, nie mogą chodzić do przedszkola, nie mogą chodzić do żłobka, bo się władze dowiedzą, że ktoś jest oszustem podatkowym i przypierdzielą, nie dość, że podatek należny, to jeszcze odsetki, jakieś kary za ukrywanie, prawda? Takie dzieci nie mogą normalnie się bawić z innymi dziećmi, no po prostu marnuje się takiemu dziecku dzieciństwo. No ale cóż zrobić, jeżeli ktoś, przytrafiło mu się dziecko, a nie stać go na płacenie podatku. No co ma zrobić? Aborcję ma zrobić? No raczej nie, prawda? Więc już lepiej chować swoje dziecko, całe jego dzieciństwo, niż sterminować ciążę. Wiele ludzi tak uważa i stąd właśnie pojawiają się tego typu rzeczy. Natomiast u podstaw zawsze leży to, że państwo albo jest pazerne i opodatkowuje już wszystko, w tym wypadku to się rusza, albo też chce osiągnąć jakiś skutek demograficzny odwrotny od tego, który przynajmniej w wersji oficjalnej w tej chwili próbują osiągnąć większość rządów Europy. Kolejny podatek to podatek od oszczędności. Czasem wprowadzony wprost, czyli masz oszczędności, to oddaj trochę państwu, no bo państwo potrzebuje, a ty masz, no to dlaczego masz się nie podzielić, prawda? W końcu ci niepotrzebne, no bo gdyby ci było potrzebne, to byś wydał, a tak trzymasz sobie na koncie, albo w szkatule, albo gdziekolwiek indziej, no to daj, no. Państwo potrzebuje, a komu ma zabrać? No ma zabrać komuś, kto nie ma? No nie, musi zabrać komuś, kto ma. I wtedy powstają różne podatki od oszczędności. Czasem one są wyrażone wybitnie wprost. Na przykład państwo jakieś potrzebuje pieniędzy, bo na przykład wpadło w kryzys i patrzy, mamy na przykład 100 miliardów długu do spłacenia, a nasi obywatele mają na kontach 10 miliardów oszczędności, no to jak każdemu zabierzemy 10% z tego, co posiada, to akurat będzie 100 miliardów, no to bach, zabieramy ludziom, prawda? Czasem to wygląda tak. Czasem ten podatek natomiast jest bardziej perfidny i wykorzystuje się fakt istnienia inflacji i próbuje się zabrać ludziom część
oprocentowania. Teraz, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Ponieważ istnieje coś takiego jak inflacja, pieniądz traci na wartości. Pieniądz to jest dokładnie, formalnie inflacja to jest to, o ile średnio zdrożały produkty, zwykle w ujęciu rok do roku. To znaczy, że jeżeli w jednym roku czerwony scyzoryk Krzysia kosztuje 100 zł, a w drugim roku kosztuje już 102 zł, to mieliśmy inflację 2%. Oczywiście to trzeba uogólnić na całą gospodarkę, wszystkie produkty, prowadzone są badania z tak zwanych koszyków inflacyjnych, gdzie po użyciu przeróżnych wad, które mają za zadanie zasymulować to, ile jakich produktów się kupuje, no bo jak zdrożają ziemniaki, ryż, kasza czy mąka, na pewno bardziej to wpłynie na twoje codzienne wydatki niż jak zdrożają scyzoryki Krzysia, prawda? No ale tak się mówi, że ogólnie nie, to jak bardzo drożeją produkty, to się nazywa inflacja. Czyli im większa inflacja, tym bardziej drożeją produkty. Tym samym, im większa inflacja, tym bardziej pieniądz traci na wartości. No jak to może, jak to przedstawić? No bardzo prosto. Jeżeli masz 100 zł, a ziemniaki są po 1 zł, to znaczy, że twoje 100 zł jest warte 100 kilo ziemniaków. Natomiast jeżeli ty masz 100 zł, a twoje ziemniaki są już po 2 zł, to znaczy, że twoje 100 zł jest warte już tylko 50 kilo ziemniaków. Połowę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Inflacja oznacza zarówno tempo wzrostu cen, jak i tempo spadku wartości oszczędności siły nabywczej. Żeby przeciwdziałać inflacji, wymyślono coś takiego jak odsetki na kontach bankowych i po prostu pożyczasz bankowi pieniądze, bank na tym, że te pieniądze mu pożyczyłeś, czy powierzyłeś, zarabia, ponieważ pożycza je innym również na procent i część tego procentu tobie oddaje. No i w tym momencie, jeżeli bank oddaje tobie procent, mniejszy niż współczynnik inflacji lub równy współczynnikowi inflacji, to ty nic na tym nie zarabiasz. To i tak jest tylko i wyłącznie, to jest tylko przeciwdziałanie utracie wartości pieniądza, nie ma zysku, prawda? Jeżeli przykładowo, wróćmy do przykładu ze scyzorykiem. Jeżeli oszczędzasz pieniądze na scyzoryk, masz 100 zł i masz to w roku, w którym scyzoryk kosztuje 100 zł, a w drugim roku kosztuje 102 zł, no to bank musi ci dołożyć 2 zł, żebyś miał dokładnie tyle samo, prawda? Jeśli ci dołoży tylko złotówkę, to straciłeś. Dopiero jak, no i w tym momencie, jeżeli ktoś wprowadzi podatek, w którym będzie twierdził, że te 2 zł, które dał ci bank, to wcale nie jest jakby zadośćuczynienie za to, że twoje pieniądze straciły na wartości i że ty nic na tym nie zarabiasz, tylko będzie twierdził, że to są twoje zyski i ci zabierze kawałek tych twoich 2 zł, to jest to podatek od oszczędności, wyjątkowo podły podatek, zniechęcający ludzi do oszczędzania, zachęcający ludzi do wydawania wszystkich swoich pieniędzy po to, żeby nie mieli oszczędności i po to, żeby gdy będą potrzebować pieniędzy, bo się na przykład coś stanie, albo będą potrzebowali kupić samochód czy mieszkanie, żeby wzięli kredyt i stali się niewolnikami banków. Kolejny bardzo głupi podatek, którego wyjątkowo nie lubię, to podatek od pomocy w ramach rodziny i przyjaciół. W tym wypadku również chodzi o z jednej strony pazerność państwa, które zawsze chce zarobić jak się tylko da, również nietycznie, ale także jest to podatek bardzo silnie wspierający banki. Chodzi tutaj o przeciwdziałanie robienia tak zwanej zrzucie, czy jak to się mówi po warszawsku, ściepie. O co chodzi? Wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś na przykład młodym 22-letnim człowiekiem, który podjął decyzję, że chciałby się wyprowadzić od swoich rodziców. Ponieważ jesteś młody, prawdopodobnie dopiero zaczynasz swoją karierę zawodową, nie masz pieniędzy na mieszkanie. W tej chwili nam wydaje się rzeczą zupełnie oczywistą, niestety, że młody człowiek, który się wyprowadza od rodziców i chce sobie kupić swoje pierwsze mieszkanie, musi udać się do banku i wziąć kredyt. No, bank bardzo chętnie te pieniążki na mieszkanie ci da, natomiast za to potem weźmie od ciebie dużo pieniędzy w formie odsetek. I tak, typowy kredyt mieszkaniowy działa mniej więcej tak, że jak się policzy wszystkie koszty, włącznie z kosztami specjalnego ubezpieczenia,
ubezpieczenia, które często są w placówce ubezpieczeniowej związanej z bankiem, wycen nieruchomości, kosztów prowizji, innych tego typu rzeczy, to w praktyce oddajemy bankowi 2,5 raza tyle, co pożyczyliśmy. Przykładowo, pożyczasz od banku 400 tysięcy złotych, to są takie pieniądze, które jak sprawdzałem w tej chwili ceny w Warszawie, można za to kupić ładne dwupokojowe mieszkanie i ładnie je urządzić w przyzwoitej dzielnicy Warszawy. 400 tysięcy złotych, kupa pieniędzy, ale mieszkania są bardzo drogie. Natomiast musisz bankowi potem oddać 1 000 000. No to wiesz, za 400 tysięcy masz takie dobre dwupokojowe mieszkanie, takie bardzo solidne, w dobrej dzielnicy czy przyzwoitej dzielnicy stolicy Warszawy. Ale za 1 000 000, no ale za 1 000 000, to ty już masz, człowieku, piękną haciendę, prawda? Wielki, wspaniały dom, często z basenem lub piękne mieszkanie w okolicy 100 metrów, prawda? No właśnie. I to dlatego to taki kredyt, nawet na nie za duże mieszkanko, bardzo mocno cię uwiązuje społecznie i czyni cię bankowym niewolnikiem, a także niewolnikiem korporacyjnym, ponieważ jak tylko stracisz pracę, to bank ci wypowie umowę kredytową, zabierze ci twoje mieszkanie, sprzeda, wylądujesz pod mostem, w związku z tym będziesz robił, co ci w korporacji każą. Ale jest również druga sytuacja, druga możliwość, która niestety w chwili obecnej nie jest, jest bardzo rzadko stosowana, natomiast kiedyś była bardzo, bardzo powszechna. Nazywała to się zrzutka w formie darowizny. Polegało to mniej więcej na tym, że w rodzinie, wśród przyjaciół ludzie sobie ufali i pożyczali sobie pieniądze, prawda? I było to mniej więcej tak, że jak była rodzina duża, no to ten 22-latek mówił, kurczę, ja bym się chciał wyprowadzić od rodziców, no i tak. I rodzice trochę pieniędzy dali, i dziadkowie trochę pieniędzy dali, i rodzice chrzestni trochę pieniędzy dali, i brat pomógł, i siostra pomogła, i jacyś tam wujek, i przyjaciele, się ludzie zrzucili. Jak się zrzuciło 20-30 osób, to się nagle okazywało, kurczę, większość tych pieniędzy są. A potem młody człowiek oddawał rodzinie, oczywiście bez oprocentowania. Efekt tego był taki, że ludzie zyskiwali, no bo 400 tysięcy jest dużo łatwiej spłacić niż 1 000 000, prawda? Ale banki nie zarabiały. No i na przykład wymyślono sobie takie podatki, które sprawiają, że jeżeli dasz komuś coś w formie darowizny, to musisz od tego zapłacić podatek. I w tym momencie już się tak nie do końca opłaca. Albo jak podpiszesz z kimś umowę pożyczki, to też musisz zapłacić od tego podatek. I wszelkie tego typu czynności są opodatkowane. Kolejny podatek to jest podatek od deszczówki i wód gruntowych. Wyjątkowo podły podatek, który sprawia, że ludzie z jednej strony mogą umrzeć z pragnienia, jak ich nie stać zapłacić tego podatku, lub muszą przerwać swoją działalność gospodarczą. Zwykle taki podatek jest łączony z monopolem na dostawy wody na jakimś terenie. Czasem to jest teren województwa, czasem to jest teren kraju. Robi się to mniej więcej w ten sposób, że jest jeden zakład dostarczania wody. Wszystko jedno, czy to jest wodociąg, czy beczkowóz, czy jakikolwiek inny sposób. Jeden monopolista dostarcza tobie wodę. Musisz kupić wodę tylko i wyłącznie od tej osoby. Nie kupisz, to się umrzesz z pragnienia. To twoje krówki, świnki umrą z pragnienia. To twoje sady nie będą miały wody, bo dupa, tak? No ale powiesz, hola! No jak to? Przecież żyjemy na Ziemi. Ziemia nie jest Marsem, tu jest pełno wody. Jeżeli nie masz jeziora w pobliżu, z którego możesz zaczerpnąć wodę, lub nie masz rzeki, z której możesz zaczerpnąć wodę, no to kurczę, co jakiś czas pada deszcz, no to nałapiesz sobie tej deszczówki, a już pomijając takie ekstrema, no to przecież każdy może wykopać sobie studnię i po prostu ta woda w tej ziemi jest niczyja, od Boga pochodzi, możesz ją sobie zaczerpnąć, napić się, dać zwierzątkom, podlać roślinki, o co tobie, Krzysiu, chodzi? No właśnie temu przeciwdziała podatek od deszczówki, podatek od wód gruntowych. Nie możesz już sobie tak po prostu wykopać studni, bo ta woda, która jest od Boga pochodzi, nie pochodzi od Boga, tylko w tym wypadku do kogoś należy i jeżeli będziesz ją sobie z gruntu wyjmował, to musisz za to zapłacić podatek. Nie wierzysz, że takie rzeczy mogą się dziać? No to sprawdź sobie, w jakim kraju taki podatek występuje i przypomnę, że na przykład w takiej
paśni opowieści o Robin Hoodzie było powiedziane, że na przykład jelenie stają się królewskimi zwierzętami, nie wolno na nie polować. A tutaj woda zaczyna należeć już nie do ciebie, co z tego, że to twoja ziemia, co ci na tą wodę, na tą ziemię schapnie, to masz zapłacić podatek, co ci przez tą ziemię przesiąknie, to masz zapłacić podatek. I w związku z tym, jeśli ten podatek jest odpowiednio wysoki, no to taniej jest kupić od tego monopolisty, który na przykład mógł dać w łapę albo w jakiś inny sposób wpłynąć na rząd albo króla, który zapewnił mu, że tylko on może wodą handlować. Podatek od linków. To już jest rzecz, no nie będę ściemniał i udawał, to jest rzecz zupełnie współczesna, czyli podatek od tego, że wstawisz linka, linkujesz, płacisz podatek. Masz przybecelować do określonej instytucji za to, że śmiałeś wstawić linka. Poczytajcie sobie o tym, niedługo będzie o tym vlog. Podatek od oddychania. Brzmi śmiesznie. Słuchajcie, podatek od oddychania polega na tym, że pewne obszary świata uznają często niesłusznie, że są tak fantastyczne pod względem walorów jakościowych powietrza, że jeżeli się tym powietrzem oddycha, to należy za to przybecelować do określonej instytucji, czyli dosłownie podatek od oddychania określonym powietrzem. Podatek ten wydaje się być często wyjątkowo głupi, jeżeli na przykład miejsce, które każe tobie płacić za oddychanie, cię zwyczajnie truje, ponieważ powietrze jest skażone jakimiś cząstkami, tam PM10, PM2,5 ponad normę. I w tym wypadku to ja się nie wiem, czy to może nie jest na przykład opłata za chęć szybkiego zejścia, albo opłata za to, że będzie się korzystało z pomocy lekarskiej. Kolejny podatek to jest podatek od młynka, żaren i wszystkich innych tego typu rzeczy, które pozwalają tobie przerobić płody rolne formę zdatną do spożycia. Oczywiście jest to bardzo podobny podatek do podatku od wód gruntowych i od deszczówki. Chodzi generalnie o to, żebyś skorzystał z czyjegoś monopolu. Na przykład monopolu na młyn. Tak, no bo co? Jesteś sobie rolnikiem, prawda? No. No i powiedzmy hodujesz sobie pszeniczkę. No ale tę pszeniczkę, no okej, możesz próbować ją tam jakoś uparować i dać krówkom, ale co do zasady, żeby zjeść pszeniczkę, to musisz po prostu najpierw ją zebrać, potem wymłócić, to wszystko możesz zrobić sam, a na końcu musisz ją zemleć. Czyli tak zmiażdżyć, odwiać, żeby powstała z tego mąka, prawda? No właśnie. No i w tym wypadku nieważne, kto ma pola pełne pszenicy, ważne, kto ma młyny. No bo jak młyny stają się monopolistą, no to możesz mieć tej pszenicy ile żytka i wszystkich innych zbóż, ile tylko chcesz. Musisz skorzystać z usługi młynarskiej. I w tym wypadku, jeśli młynarz jest monopolistą, to dyktuje tobie niesamowite ceny i nagle się okaże, że koszt zemlenia tony pszenicy jest wyższy niż wartość pszenicy, no bo pszenica sama w sobie nic nie jest warta. No i teraz wystarczy, że wszystkie młyny zostaną sprzedane, czy znajdują się w ręku określonego monopolisty i zaczyna się wyzysk chłopa, nie? No właśnie. No to co w takim wypadku robią chłopi? No, chłopi nie są głupi i próbują sobie sami mleć, no kurczę. On cały rok pracuje, żeby mieć tę pszeniczkę, a potem młynarz za to, że to tam przypuścił przez kilka urządzeń, ma zabrać 2-3 razy tyle, co ten rolnik, to się nie godzi, tak rolnik myśli. No i bierze sobie własne żarna, buduje sobie mini młyny albo inne tego typu rzeczy. No to trzeba dowalić podatek za posiadanie tego typu rzeczy, żeby zniechęcić. I to jest i tak lepsza wersja, bo można jeszcze spenalizować posiadanie żaren i na przykład wsadzać rolnika za to do pierdla. Nie wierzę, że to jest możliwe, kochani moi. No to teraz zmieńmy pszeniczkę na rzepak, a mąkę zmieńmy na estry rzepakowe, czyli paliwo. Jeżeli znajdą u rolnika, i to jest autentyk, również w Polsce obowiązuje, jeżeli znajdą u rolnika instalację do przerabiania jego własnego rzepaku na paliwo, które ten nie będzie nikomu sprzedawał, tylko będzie lał do swojego własnego traktora, to pójdzie siedzieć za posiadanie instalacji do nielegalnego wytwarzania paliw płynnych. No właśnie. Kolejny bardzo, no oczywiście młynek, to chodzi na przykład o kawy i wszystkie tego inne rzeczy. Podatek od luksusu. Jesteś bardzo bogaty? Tak, jesteś bardzo bogaty, no to chcesz sobie kupować luksusowe rzeczy.
no to zapłać dodatkowy podatek. Poza wszystkimi innymi podatkami, z tytułu tego, że żyjesz, że zarabiasz, że oddychasz, że kupujesz, zapłać dodatkowy podatek od luksusu. Z jednej strony ten podatek wydaje się wyjątkowo sprawiedliwy, no bo ponieważ, jak tak nam się przynajmniej wmawia, i to jeszcze nam zostało z okresu komuny, masz więcej, to się podziel, nie? No właśnie. No to chyba nic nie jest takim bardziej jaskrawym przejawem tego, że ktoś ma więcej, niż to, że kupuje dobra luksusowe, prawda? No właśnie, podziel się, stać się na dobra luksusowe, to się podziel. No cały PiS polega na tym, że opodatkowywanie luksusu zachęca ludzi bogatych do opuszczania terytorium danego kraju, czy innymi słowy strefy podatkowej. Chodzi generalnie o to, że jak już człowiek jest bardzo, bardzo bogaty i często już nie musi zarabiać, to jemu jest wszystko jedno, gdzie te pieniądze wyda. Czy je wyda, nie wiem, w Polsce, w Niemczech, w Luksemburgu, na Cyprze, czy gdziekolwiek indziej. I w tym momencie, jeżeli jest bardzo wysoki podatek od luksusu, to tak naprawdę zachęcamy ludzi bogatych do wyjazdu za granicę i do wydawania tych pieniędzy za granicą, a na samym końcu mój ulubiony podatek od niewyznawania określonej religii. Pragnę tutaj powiedzieć bardzo, bardzo dosadnie jeszcze raz, nie podatek od wyznawania określonej religii, tylko podatek od niewyznawania określonej religii. Podatek od wyznawania określonej religii tutaj również istnieje, na przykład w Niemczech. W Niemczech jest tak, że każdy człowiek, który uważa, że wyznaje jakąś religię, powinien to ujawnić i płacić na to dodatkowy podatek. Z tego co wiem, to jest to chyba podatek w okolicy 10%, czyli około 10 albo 1% w każdym razie płaci podatek. I na przykład, jeżeli w Niemczech zadeklarujesz, że jesteś katolikiem, bach, płacisz podatek na kościół katolicki. Jeżeli zadeklarujesz, że jesteś muzułmaninem, bach, płacisz podatek na meczet. Efekt jest taki, że oficjalnie w Niemczech jest bardzo mało żarliwych zarówno katolików, jak i muzułmanów. Ale tutaj nie o takim podatku chcę mówić. Chcę mówić o podatku w drugą stronę. Jest sobie jakiś kraj, jest jakaś religia, która uważa, że wszyscy ludzie na ziemi powinni wyznawać tąże właśnie religię. Jeżeli ktoś nie wyznaje tej religii, to według tej religii, która, broń Boże, nie jest ani rasistowska, ani ksenofobiczna, nie, to jest bardzo dobra religia, jedynie słuszna, bardzo popierana, to jak nie wyznaje tej religii, no to musi zapłacić za prawo do niewyznawania tejże religii. I jest specjalny podatek za niewyznawanie tej religii, musi być płacony, najlepiej w złotych monetach, bo jak nie, to będzie ubogacenie kulturowe tak gdzieś mniej więcej w okolicy Grdyki. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia. Jeśli się podobało, daj łapkę w górę, napisz mi komentarz oraz oglądaj vlogi od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa pa!